Wyprawa do Eldorado od Rainiera Knizia. Zasady przykładowa rozgrywka. Tutaj w grze dla 3-4 osób. Będziemy korzystali z jednego pionka danego koloru. Jeśli gra nas dwójka, to każdy bierze dwa pionki i oba wtedy pionki muszą dojść do Eldorado. Eldorado to jest tutaj taka osobna płytka. To wszystko jest plansza modułowa, wszystko jest dwustronne, to może być dokładane w różne miejsca. Tu mamy przykład planszy zrobionej z instrukcji, bo w instrukcji mamy kilka przykładów na planszę łatwą, średnią, trudną, ale generalnie to wszystko sami sobie układamy, jak mamy ochotę, to wszystko jest dwustronne, wszystko można połączyć z różnych stron, tak? Trzeba pamiętać, żeby pomiędzy płytkami. Tu się mamy zapasowe płytki, o. I pamiętać, żeby pomiędzy płytkami były takie paski. To są granice, które będziemy przechodząc przez dany fragment planszy. To pierwsza osoba, która pokona tą granicę, to bierze sobie taką płytkę. Oczywiście opłaty są różne, na przykład jest, że kartę wydajemy. Tu na przykład, że wiosło musimy mieć. Gdzieś tam jeszcze jest maczeta, czy dwie maczety na przykład tutaj, tak? Te płytki sobie zbieramy i potem w przypadku remisów, jakby w ostatniej kolejce parę osób doszło nas tutaj do tego Eldorado, to patrzymy, kto ma tych płytek więcej, ewentualnie kto ma potem wyższe numery tych płytek, byśmy mieli te same numery. Jakie my tu mamy tereny generalnie? Mamy tak, mamy teren wody, mamy teren takiego obozowiska wioskowy, mamy góry, można grać z wariantem, że to będą jaskinie, wtedy jak stoimy obok, to możemy eksplorować to, ale taka eksploracja wygląda tak, że po prostu pobieramy sobie żeton zakryty w ciemno i on tu może nam też dawać czy ruch, czy wymiankę kart, czy przejście przez pole, gdzie ktoś stoi. Normalnie możemy się blokować i nie mogą być dwa pionki na jednym polu. Kiedy stoimy obok takiego czegoś, właśnie takiej jaskini, to ten żeton bierzemy, ale jak chcemy wziąć kolejny, to musimy odejść od jaskini i dopiero powrócić na pole, że jakbym stał tu, to nie mogę sobie przejść tu i znowu pobrać, tylko muszę odejść na przykład tu i dopiero powrócić. To wtedy wezmę taki żeton sobie. Karty startujemy z marynarzem, globtroterem, tutaj tych kart jest parę, tak, i z turystką. Karty możemy sobie zagrywać jako symbole, tu wiosła, maczety, dziewczynę jako pieniądze. I tutaj widzimy też te pieniądze jako takie kółeczka, maczety jako maczety, wiosła jako wiosła. Te krzyżyki tutaj oznaczają, że karta sobie wychodzi w ogóle z gry, z pudełka, że jest usuwana. Sam się przydaje, wtedy talia jest odchudzana. Te karty będą potasowane, tutaj będą leżeć, będziemy sobie je zagrywali koło planszy. Jak już zagramy, to będziemy sobie odkładali tutaj. Jak się nam to skończy, to będzie tasowane i będzie przychodziło znowu jako dobierania. No i mamy zagrywanie kart, ruch pionka, karty zagrywasz pojedynczo, tak? Czyli zabieram jedną kartę, całą rozpatruję na pokład ruch i dopiero. I to też jest to ważne, bo czasami dana karta może nam nie starczyć, żeby wejść na jedno pole, albo na pad, nie wiem, będę miał dwójkę, mogę przejść tu i tu, ale na przykład jakbym chciał iść tędy, to już mi nie starczy dwójka, bo tu wydam jedynkę, a tutaj no, jest siła dwa, więc nie starczy mi. Więc trzeba o tym pamiętać, chodząc, bo czasami ta wartość karty może nie starczyć, czasami może nam przepaść jakaś wartość karty, jak mamy za dużo, ale niewystarczająco na kolejne pole, tak? Staramy się chodzić tak, żeby mniej więcej zużyć tą wartość, no ale czasami nam przepadnie. Więc to jest nasze zagrywanie kart standardowe. Mamy wykonywanie akcji specjalnych. Akcje specjalne są generalnie akcje tutaj z tekstu. Tu na przykład tu możemy zagrywać karty jako specjalne. Część z nich i te specjalne są takie różowe. Tu widać na przykład kompasy, tak, takie różowe. I część z nich będzie nam wypadało, na przykład przedmioty. Tu widzisz, jest taki krzyżyk czerwony, znaczy się, że one przepadają nam. A wybrane no nie przepada, no pad nie przepada, tak. Więc i tu jest na wybór, czy najpierw robimy ruch, czy najpierw robimy wykonanie akcji, bo to jest i lub. Następnie mamy zakup jednej nowej karty, zawsze jednej. I jakie zakupujemy? Tutaj na dole są takie wartości, te na dole to są ile karta kosztuje. To jest rynek nasz pierwszy, dlatego takie oznaczenia to są takie słoneczka i dopiero jak się wyczerpie dana talia, na przykład taki odkrywca się nam wyczerpał, tak będziemy pobierali potem karty, to mamy prawo sobie wybrać tutaj coś z tych stosów któryś.
i położyć w te miejsce na bieżący rynek. Że dopiero po prostu wyczerpanie jednego zestawu kart skutkuje tym, że nowy zestaw wchodzi nam na bieżący rynek do zakupu. No i wartość, na przykład, ja bym chciał zakupić taką skrzynię skarbów za 3, tak? Ona będzie po zagraniu nam przepadnie, ale da nam 4 kasy. No to wtedy płacę, żeby tam mieć, tam było 3, tak? No to bym dał, pat 1, 2 i jakbym nie chciał tego wydawać, to bym musiał zapłacić pół i pół, tak? Bo tu nie ma pieniążka, więc to jest jako pół monety, też jako pół monety warte. To oczywiście jest potasowane i tworzy nam tą rękę tutaj do dociągania. Ręka gracza to są 4 karty. Potem mamy odkładanie kart, odkładasz karty zagrane, ale także możesz te karty, które masz w ręce, karty w ręce odkładasz lub zatrzymujesz, to jest jak chcesz. No i potem dociągamy tak, żeby mieć 4 na ręce. Jak karty kupujemy sobie stąd, to one nie idą nam od razu na rękę, tylko idą nam do kart tutaj tych odrzuconych, czyli dopiero w przyszłą talię będą nam tworzyć gracza, którą będziemy wybierali sobie. Co jeszcze? Generalnie chyba tyle, jeśli chodzi o zasady takie podstawowe. Czyli zagrywanie kart pojedynczo, zagrywanie kart jako ruch, wiosła, maczety, pieniążki. Takie z X-em to jest pozbywanie się kart. Zagrywanie kart jako specjalne są te z tekstem, różowe. Zagrywanie kart jako pieniądze, to te, które mają tutaj oznaczenia, to one, to jest wartość takiej karty, natomiast jak nie mają pieniążka, no to są warte pół. Mamy tu jeszcze takie symbole tej ręki początkowej, to są kamyczki, tak? I tu to widać, jest kamyczek taki, kolor biały, tutaj mamy inny kolor, niebieski jeszcze i taki żółty. I one też są na kartach tych bazowych, te kamyczki, żebyśmy się nie pomylili. A znowu na tych mamy te tutaj takie słoneczka, są te pierwsze, które możemy kupić, no a te dalsze to już nie mają takich oznaczeń, że jak te na ręki czy na pierwszy rynek. No i nie możemy przechodzić przez pola, gdzie to stoi, no chyba, że mamy taki żeton. Ruch, no, jak kończymy, to też się może nie możemy tam, gdzie ktoś jest. Mamy to miasto Eldorado, wszystko tu jest modułowe. Musimy jednym pionkiem tutaj dojść, lub dwoma, jak gramy w dwie osoby. Tak to wygląda. Jest to bardzo ładne. Wszystko dwustronne, wszystko modułowe. Wiele sposobów układania planszy. Możemy to złączyć, jak mamy ochotę. Generalnie starajmy się robić tak, żeby krótkie ścieżki były trudniejsze, droższe po prostu opłaty, a ścieżki te dookoła, żeby znowu więcej pól, ale za to pola takie tańsze, tak? To jest przykład ścieżki z instrukcji, natomiast tam w instrukcji mamy łatwe, średnie i trudne, ale to potem możemy już sobie układać, jak mamy ochotę, bo to jest tylko nasz wybór. Tu jeszcze mamy zapasowe też, takie kolejne. I one są generalnie takie okrągłe, a wybrane z nich są takie. Takie trochę bardziej podłużne. Znacik pierwszego gracza wygląda tak. I bawimy się. Gra wyścigowa, ale taka na myślenie też, bo tutaj się dużo dzieje i to jest tworzenie tej przyszłej ręki naszej poprzez zakup kart. Tu nie ma jakiejś kostki, generalnie nie ma specjalnie dużo losowości. No wiadomo, to nam przyjdzie, tak? Ale my wpływamy na tą talię, ponieważ część kart usuwamy sobie, żeby te lepsze nam szybciej przychodziły. Oprócz tego wydajemy na kolejne karty, tak? Część tych kart jest jednorazowa do zagrania, część wielokrotna. I korzystamy sobie z tych też z akcji specjalnych. No generalnie fajnie pomyślane i ślicznie zilustrowane, bo to jest bardzo znany ilustrator generalnie ten człowiek, a doktor Knizia to jest projektant też już uznany wielu gier. No i tu mamy jeszcze oznaczenia 2 do 4 graczy, tak? Od 10 roku życia trochę za dużo, około 45 minut zabawy, no mniej więcej by tak wychodziło. I to jest wyprawa do Eldorado. Dzięki.